Witam i zapraszam na kontynuację serii próbnej przed dzisiejszym konkursem drużynowym. Po dwóch grupach, na razie rewelacyjni Finowie, dwukrotnie lądowali na 140 metrze. Jest zarówno Oli Młotka, jak i Antti Aalto, na drugim miejscu Słoweńcy, którzy jako jedynie gdzieś tam dotrzymują im kroku w tym poziomie. Na trzecim miejscu Norwegowie, ale oni dostają już 17,5 punktu do Finlandii, także tutaj już ta jest dość spora. Przed nami grupa trzecia i ponownie zaczyna ekipa Ukrainy i Witalii Kalinczenko. Drużyna po dwóch grupach zajmuje dobre siódme miejsce. Kalinczenko sytuację niewiele zmieni. Ewentualnie może poskok tak 129 metrów. Telemarkiem, no ale metrów trochę brakuje no, tak, jak na taki obiekt. Noty 20, 19,5 punktu. Noty bardzo wysokie. Nota wyższa od Insama i to jest pocieszające oczywiście, że tutaj najlepszym ogniem Kalinczenko nie jest. Ale deskok może trochę zmienić na gorsze sytuacje. Amerykanie. Patryk Gąsienica. Amerykanie byli na piątym miejscu. Patryk Gąsienica, dłuższy skok. No właśnie. 137 metrów, 3,20, 2 minuty po 19,5. Amerykanie uciekają dla Ukrainy i Włoch już na dystans 15 punktów w tym momencie. I to w tej jednej grupie zrobili tak naprawdę, bo przewaga była Amerykanów nieznaczna. Teraz Finowie. Janne Happonen. Skok, ale nie tak długo jak jego kolegów. 136 metrów, noty 19,5 punktów. Finowie prowadzą 23 punkty przed Amerykanami. Tymczasem drużyna Japonii, która po dwóch grupach zajmuje tylko 10 miejsce. Kenshiro Ito. No, powiew optymizmu. 136 metrów, bardzo wysokie noty. 4,20 został tutaj Kenshiro za ten skok. 1,19,5, lokata trzecia, ale do Amerykanów wciąż tracą około 7 punktów. Teraz ekipa Niemiec, która sporo traciła przez wpadkę Eisenbichlera. Sven Hannawald. Nie tylko zaczął na progu, ale mimo tego ląduje daleko Hannawald. 136,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Niewiele ekipa przegrywa, ale przegrywa z Ukrainą i Włochami. Ale Japonia Ukrainę i Włochy pokonała o 10,5 punktu dla różnicy. Teraz drużyna Polski i Krzysztof Miętus. Tu też wpadki nie będzie, a więc na razie poza Piotrem Żywą nie pozostawiają niepokoju. Krzysztof Miętus 139 metrów. 139, najdłuższy skok tej grupy na razie. Noty 19,19 punktu. No i gdyby nie Piotrek, ta seria prawdopodobnie mogłaby być zupełnie inna prawdopodobnie. Teraz Szwajcarzy. Gregor Deschpanden. Deschpanden daleko. 137,5 metra. No typu 19,5. Trzecie miejsce. Trochę od... I po Pajerze, i teraz są przed Japonią. Od... punkt. Tymczasem drużyna gospodarzowie. Bjørn Einar. Norwegowie po dwóch grupach byli na trzecim miejscu. Teraz Rumoren to wszystko zepsuje. Rumoren popełnia błąd, przebył się z progu i osiąga tylko 107,5 metra. Noty 17. Norwegia jest tylko przed Polską. I to ledwie o 20 punktów w tym momencie. A wyraźnie za Niemcami jest ta 35 punktów. Przed nami drużyna Słowenii, która może nawet objąć prowadzenie. Lovrokos. Prowadzenie potrzebuje rewelacyjnej odległości. 140 metrów. Lovrokos daje prowadzenie Słowenii. 140 metrów. No to 19,5 punktu. To pierwszy dzisiaj skok poza rozmiarem skoczni. Jest prowadzenie o 4,2 punktu stosowania przed Finami, no ale to tylko pokazuje, jak kosmiczny poziom jest w tej serii próbnej dla tych najlepszych drużyn. Teraz Rosjanie. Michał Maksymoczkin. Rosjanie na miejscu 8 po dwóch grupach. Michał Maksymoczkin 138 metrów. Noty 20, 19,5 punktu, miejsce czwarte dla Rosjan. Przed Szwajcarami, za Amerykanami. Do Amerykanów stata tylko punktu i 0,3. Ciaśniutko. Teraz Austriacy. Podobnie jak Japonia, mieli do tej pory pecha przez dwie grupy. Klemens Leitner to zmieni. Klemens Leitner, no nie zmieni jednak. Wydawało się, że może być telemark, bo trochę czystsze podejście lądowania było, ale jednak nie udało się. 141 metrów.
I już Austriacy 3 próby, co najmniej 140-metrowe z upadkami, będzie miejsce pozostałe. No niestety, 20 punktów za Niemcami są Austriacy. Przed nami ekipa Francji i Kanady. Ekipa była szósta po dwóch grupach. Mackenzie Boyd Klaus. No, 34,5 metra. Nota 19,5. Nota minimalnie wyższa od Japonii. Szwajcarii. Będzie Roszad w tej sytuacji. Teraz ekipa Czech. Wojciech Dursa. No, 133 metry. Nota 15,5. To miejsce szóste dla Czechów w tym momencie. A więc za ósemką Ukraina i Włochy, Niemcy, Austriacy również, Norwegowie, no i Polska. No i pozostała liga zachowuje z Estończykami, którzy też chyba będą za ósemką. Mendes. Luka Mendes, skoczni z Telemarka. Miejsce 139,5 metra. Noty 20-19, no ale miejsce 11, czyli poza ósemką. Słowenia prowadzi, drugie miejsce Finów, trzecia ekipa amerykańska, czwarta Rosja. Taka prawda, czołowa dwójka już odleciała reszcie, bo trzecia ekipa amerykańska, czyli ponad 2 punktów do drugiej. Czwarta, piąta Szwajcaria, szósta Czechy, siódma Francja z Kanadą, ósma, ale tu jest ciasno od miejsca 8 do 4. Do trzeciego właśnie. Tutaj jest ciaśniutko, bo ósma Japonia, do trzecich Amerykanów traci niespełna 7 punktów. Dziewiąte miejsce Ukraina i Włochy, potem Niemcy na miejscu 10, i potem Kazachowie z Estończykami, niewiele stanowi Niemców. Potem Austria, w tej serii, potem Norwegowie, no i Polacy. Ale nie ma ekipy słabej, bo każda przekroczyła wyraźnie 300 punktów po trzech grupach. Nawet i 400 przekraczają niektóre ekipy, także nie ma co narzekać. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej. Na ekipa Ukrainy i Włoch, zamknięta po trzech grupach. Tutaj miejsce. Giovanni, obiecujący występ. 135 metrów, noty po 19,5 punktu i prowadzenie. A więc ekipę prowadziła rodzina Bessadoli. Zdecydowanie byli liderami drużyny. Teraz Amerykanie i Kevin Wickner. Prowadzenie było trochę formalnością. Wickner, piękny skok. 140 metrów, 3,19,5 punktu. Prowadzenie zasłużone. 8,4 punktu przed Ukrainą i Włochami. Przewaga, która nie postawia złudzeń tak naprawdę, kto tutaj był mocniejszy na razie w serii próbnej. Finowie. Janne Ahonen powoduje, że Finowie byli nieskazitelni w serii próbnej. Ahonen 141. 20-19 rewelacyjni w serii próbnej. Ahonen liderem drużyny. No i ekipa Japonii. Ryoyu Kobayashi. Japonia po trzech grupach była ósma. Ryoyu dzisiaj na razie w serii próbnej bez kryzysu. 131,5 metra. Wysokie noty, ale Japonia czwarta. Przegrywa z Ukrainą i Włochami o 4,2 punktu mimo wszystko. Teraz drużyna Niemiec, Karl Geiger. Niemcy lokata 10 po trzech grupach. Karl Geiger, podobnie jak Ryoyu, nie zachwyci zbytnio. 131,5 metra, noty 19, 19,5 punktu. Niemcy gorsi od Japończyków. No i drużyna Polski. Czekamy na udane zakończenie naszej serii próbnej w wykonaniu Kamila Stocha. W swoim stylu, tylko że z upadkiem niestety. 30 metrów, ale z upadkiem. No niestety. Pechowe zakończenie, bo Kamil rzeczywiście tutaj no chciał pogadać się z najlepszą stroną. Nie udało się tego zrobić. Szwajcarzy i Simon Amann. Krótki skok Simiego. 118,5 metra.
No tu 19-19, pół szwajcarzy spadają za ekipę Niemiec, są przed Polską. No tu przewaga jednak 50-punktowa nad naszą ekipą. Teraz Norwegowie. Pamiętamy wpadkę w trzeciej grupie Rumorena. Tak, stąd spadek Norwegów na 13 miejsce. Granerud, Halvor Energanerud poprawi sytuację, jeśli chodzi o nastroje, ale nie poprawi ogólnie sytuacji, bo osiąga 140,5 metra z upadkiem. Tak jak Kamil, nie ustał próby. No, pokonali jednak to, bo nad nami, no i oczywiście Kamil też nie ustał. Gdyby ustał, Polska byłaby próbą Norwegią. Słowenia z Finlandii. Domen Prevc, zobaczmy. Drugie miejsce, ale nieznaczne drugie miejsce. 137,5 metra domena, noty 19, 19,5, punkty lepsi, finał o 2,6 punktów dokładnie. Zdecydowanie najmocniejsze w stawce w serii pół. Rosjanie byli na miejscu. Mogą walczyć o trzecie miejsce, ale muszą być dobry skok. Jest przeciętny skok Wasiliewa. 130,5 metra, noty 19, piąte miejsce. Na trzecim pozostała ekipa Amerykanów i pewnie tak już pozostanie. Chociaż pożyjemy, zobaczymy, no ale wiele na to wskazuje. Teraz Austriacy. Stefan Kraft. Ląduje też z upadkiem. Wlądował cztery marki, nie udało się. 134 metry, Austriacy przed Norwegią. No, mi się okazali właśnie. Niestety, wszystkie skoki z upadkami. Pytanie, co będzie w konkursie po takim czymś. Po takim poobijaniu się. Teraz Francja z Kanadą. Vincent de Compsevoix. Firma po trzech grupach. Teraz to się. Vincent de Compsevoix. Tylko 122 metra. Wysokie noty, ale miejsce tylko ósme. Za Niemcami. 4 punkty straty. A przed Szwajcarią o 6,5 punktu. Drużyna czerwona, zajmująca szóste miejsce po trzech grupach w tej serii próbnej. Robleka. Blisko rozmiaru skoczni, czasie będą wysoko. 138,5 metra. Noty 19, 19,5, czwarte miejsce. Przed Ukrainami, za Amerykanami. No i podstawa ekipa Kazachów i Estończyków. Drużyna zamówiła po trzech grupach 11 miejsce. W ostatniej grupie Saber Muminow, który powalczy o metry chociaż w tej ostatniej grupie. 136,5 metra, wysokie noty i drużyna zamówiła w serii próbnej 8 miejsce. A więc Finowie wygrywają, druga Słowenia i długo dłoni, bo trzecie Amerykanie przegrali już o ponad 20 punktów z pierwszą dwójką. Ukraina i mieliśmy dwóch zwycięzców serii próbnej, co ciekawe. Ukraina i Wasa. Ukraina, Włochy, piąte miejsce, szóste. Japonia, Kazachstan, Tadżykistan. Piąte miejsce Niemcy. Potem Szwajcaria, Austria, Norwegia i Polska. No ale u nas oczywiście głównie główna przyczyna to są. Wrażyły. Gdybyśmy 40 metrów, mielibyśmy 80 punktów, wtedy zajęlibyśmy miejsce w okolicach 6-5 i sytuacja byłaby zupełnie inna. Tak to wygląda, bo byłyby przenoty, byłoby więcej metrów, także byłaby zupełnie inna sytuacja. A tak skończyło się pechowo. Piotr Grzyba najsłabszy w stawce w ogóle, jeśli chodzi o wynik indywidualny. Przed nim był dopiero Björn Einar Rumoren, który miał od niego notę wyższą o prawie 30 punktów. Także no to taka wada mówi wszystko w tym momencie, dlaczego nasza ekipa tak słabo skończyła serię próbną. Jak będzie w konkursie, miejmy nadzieję, że bardziej szczęśliwie. Do zobaczenia.